Cześć, witajcie moi drodzy na moim kanale Kolorowy Ptaszek. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Oczywiście bardzo się cieszę też, że pojawiły się tutaj nowe osoby. Przypominam, że ja nazywam się Kasia i cieszę się, że przybywacie do naszej kolorowej rodziny. Witam was bardzo serdecznie. Kochani, dzisiaj kolejny unboxing kalendarza adwentowego i mamy tutaj za mną już tutaj jest kalendarz Glossy Box. Pięknie się prezentuje, powiem wam, że jestem zachwycona, jak go zobaczyłam po wyciągnięciu z kartonu. No i ach, serce mi zabiło mocniej. Także dziś, kochani, kalendarz Glossy Box 2024. Jest ogólnie duża ilość informacji, którą chcę wam przekazać na temat tego kalendarza, natomiast zaznaczę tylko, że jest to wersja brytyjska kalendarza adwentowego. Później wszystko wyjaśnię. Myślę, że nie będziemy przedłużać, otworzymy sobie ten kalendarz, ale zanim to powiem wam jeszcze o cenę. Kalendarz Glossy Box można kupić w tym roku za 85 funtów, jeżeli nie subskrybujecie pudełek subskrypcyjnych Glossy Box. Jeżeli jesteście subskrybentami pudełek Glossy Box, no to kalendarz możecie kupić za 70 funtów. Po prostu ta cena jest idealna. To jest najtańszy kalendarz, jaki otwieram na moim kanale, a jeszcze wam powiem wartość. Wartość tego kalendarza, jaką oni podają na stronie wszystkich produktów zawartych w tym kalendarzu, to 585 funtów. I z ciekawości sprawdziłam, słuchajcie, wartość kalendarza adwentowego Look Fantastic, którego już otwierałam na tym kanale. Oczywiście tutaj gdzieś zostawię wam link. Linki oczywiście w opisie. I wartość Look Fantastic to jest 565 funtów, czyli jest 20 funtów różnicy i kalendarz Glossy Box 585 jest 20 funtów droższy. Znaczy coś tutaj jest 20 funtów droższe, a kalendarz jest tańszy. Przypominam, że jeżeli jesteś subskrybentem, to ten kalendarz kosztuje 70 funtów. Kochani, tutaj już zaraz wam pokazuję kalendarz. Jest przeogromny, ciężki. Tutaj mamy, widzicie, dwie szufladki, które można sobie otworzyć. Zaraz to zrobimy. Tutaj kryją się, słuchajcie, oczywiście w szufladkach pudełeczka, ale to jeszcze nie koniec. To nie tylko te dwie szufladki. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy, słuchajcie, pudełeczka. I tutaj też kryła się taka gazetka, tylko ją wyciągnęłam, bo mi wcześniej wypadła. Tak ona się prezentuje. A, dobra, słuchajcie, nie mamy tutaj jakichś spoilerów, także jak sobie otworzycie, to wszystko widać. A najlepsze jest to Merry Christmas Glossies. To jest najlepsze. Dzięki. Po prostu we wrześniu przeczytać Merry Christmas. Cudownie. Merry, merry. A tutaj mamy taki kod QR, który pewnie możemy sobie przeskanować i tam będą wszystkie informacje o produktach. Dobrze, ale nie przedłużajmy, bo oczywiście ja się rozgaduję jak zawsze, kochani. Glossy Box 2024 i pudełeczko pierwsze. Mamy tutaj one. I już muszę, bo się uduszę, muszę pochwalić za te dziurki. W tamtym roku w takim kształcie skrzynki mieliśmy kalendarz adwentowy Sephora z Wielkiej Brytanii. Mega masywny, mega super. Trzymam tam, przytrzymuję do tej pory kosmetyki, słuchajcie. Na pewno widzieliście, jeżeli oglądaliście przegląd mojego magazynu. Już połowy nie ma, proszę mnie, don't judge me, bo połowy już nie ma, pozbyłam się trochę kosmetyków, żeby zrobić miejsce właśnie na tegoroczne kosmetyki. Ale co chcę powiedzieć, że ten kalendarz jest bardzo masywny i bardzo wytrzymały i ten również można tak wykorzystać, żeby sobie oczywiście przechować coś, czyli wiecie, czyli ta skrzynka jest bardzo przydatna, ale chciałam powiedzieć, że w tamtym roku bardzo ciężko się z tamtego kalendarza wyjmowało te pudełeczka, bo nie było tej dziurki, trzeba było sobie pomagać. Natomiast tutaj mamy te dziureczki i jest lepiej, tak? To chciałam tylko powiedzieć, bo oczywiście musiałam pochwalić kalendarz Glossy Box. Zobaczmy, słuchajcie, co jest w pudełeczku pierwszym. Jestem podekscytowana. Medic Aid Hydra B5. O Boże, moje ukochane serum. Słuchajcie, 30 ml. Czy to jest pierwsze, czy ja naprawdę... One? Jezus, to jest pierwsze okienko i mamy Medic Aid. Jejkuś! Już wam oczywiście pokazuję, co to jest, bo ja nieraz wam polecałam. Hydra B5 Liquid Serum 30 ml. Jestem taka podekscytowana, że nie wiem, co ja wam mówić. To jest serum z kwasem hialuronowym. Bardzo fajny produkt. Medic Aid, to wiecie, że to nie ma biedy tutaj. Naprawdę takie serum kosztuje gdzieś około 40 funtów. Tak mi się wydaje, że to tyle może kosztować. Kwas hialuronowy bardzo nawilżający. Też tak utrzymuje wam to nawilżenie w skórze. No po prostu świetne serum. No ja nic nie będę już więcej mówić, bo nieraz się tutaj, wiecie, wypowiadałam na temat właśnie tego serum, moje ulubione. Teraz słuchajcie, dwójeczka. O, tutaj mamy, tu. Widzicie, one się w ogóle same otwierają. A, bo ktoś tego, słuchajcie, nie domknął. Spieszyli się. To już otworzę. Duże opakowanie. Co tu będzie? Chyba mały produkt. Jeden tylko. Tak. Pixi by Petra Lip Glow. Tak się to prezentuje. To jest dość popularne teraz. Zrobiło to Tarte i teraz wszyscy chcą to robić. Mnie to jakoś tak, wiecie, nie rusza za bardzo. To jest taki balsamik rozświetlający. Nie będę tego chyba otwierać, bo jak to nacisnę, to później tego nie schowam i będziesz używany, a ja no raczej sobie tego nie zachowam. Pójdzie gdzieś dalej, bo wiecie, mam tyle tych kosmetyków, także nie będę trzymać czegoś, co mnie tak w 100% nie przekonuje, ale myślę, że wielu osobom będzie to pasować.
pasować. To jest nawilżający produkt z delikatnym kolorem, delikatnie różowiutki. Dobra, szukam trójki, zadecydowałam, że dół sobie wyciągnę, bo się po prostu tutaj, wiecie, nie odnajdę. Gdzie jest trójka? Okej. Jest trójka. Trójka poturbowana przez życie ze mną. Co tutaj mamy? Bare Minerals Prime Time Original Pore Minimizing Primer. To mieliśmy już w jakimś pudełku, chyba też z Glossy Boxa. I ja to chciałam przetestować. Mam taką próbkę mniejszą. Ile tu mam? 15 ml. Tam było chyba 7,5. Już wam pokazuję, jak to wygląda. I tak się prezentuje taka mała tubeczka. Powiem wam, że bardzo jestem ciekawa tego właśnie primera. Ja wiem, że ja wam mówiłam nieraz, że baz nie używam. Ale ta baza ma minimalizować pory. Jedyną bazę, jaką ja używam, to jest Smashbox właśnie Photo Finish. Ona wygładza buzię i minimalizuje widoczność porów. Taka jest ta buzia wyblurowana. I myślę, że ta może robić właśnie coś podobnego, dlatego bardzo fajnie. Bare Minerals to nie jest tania firma. 15 ml to jest fajny, wiecie, taki rozmiar bazy, bo sobie szybko ją wykorzystamy. Czwóreczka taka duża tutaj i ciężka, powiem wam. Ciekawe, co tu się kryje. Wow! Dwa produkty, słuchajcie. I co my tu mamy? Molton Brown, żele pod prysznic. Nie! Szampon i odżywka. Ja w ogóle szczerze powiem wam, że żyłam w nieświadomości, nie wiedziałam, że oni mają produkty do włosów. Ja myślałam, że oni mają tylko żele i mydła. Sprawdźmy, jak to pachnie. Nie wiem, powiem wam, nie czuję. A, chyba wciągnęłam jakiegoś bąbelka, no nieważne. I jeszcze odżywkę sobie sprawdzimy. O, odżywka intensywniej pachnie. No, taki wam powiem, elegancki zapach, taki, nie wiem, czy mi się do końca podoba. I tutaj mamy po 50 ml. Powiem wam, że ja wiem, że ja zawsze narzekam, no ale dobra, to jest Molton Brown, uświadomili mnie, że są w ogóle produkty do włosów, więc no luksusowo, niechże będzie. Piąteczka. Wiecie co, jest duży problem z tym, że są niedomknięte te pudełeczka i jak ja wyciągam, to wiecie, wypada mi wszystko, więc to jest trochę słabe. O wow, Kate Somerville Gold Milk Moisturizing Cleanser, 30 ml. To jest drogi produkt, słuchajcie, ja nigdy tego nie używałam i generalnie ja nie lubię takich mlecznych produktów do zmywania makijażu. To widziałam jakiś swatch, kiedyś ktoś po prostu to testował i to jest takie mleczne, ale z... nie, że cały czas macie taki, wiecie, mleczny produkt, kremowy produkt, tylko to się tak jakby rozpuszcza. Bardzo ciekawe. Okej, słuchajcie, mamy Mikołajki, szósteczka, lecimy cały czas do przodu i szósteczka jest taka mega duża. O, ja zapomniałam o tych dziurach i po prostu otwieram tutaj opakowanie całe. Szósteczka, zobaczcie, jaka duża i fajnie, że tu napisali, że to jest 0,6, bo nie pomylimy z dziewiątką. O nie. Teraz do tej pory w wszystkich unboxingach tą szóstkę mieliśmy petardę. A tutaj mamy Soul Eco i to są te opaski na nadgarstki, żeby wam woda nie leciała. Wyglądają na, słuchajcie, chyba, znaczy na zdjęciu wyglądają lepiej. Pokażę wam jednego, bo nie chcę mi się już tego drugiego wyciągać. Tak to się prezentuje. No i wiem, słyszałam, że wy jesteście zachwyceni w ogóle tym. To jest jakiś hit tego roku. Hit gadżetów. Spoko jest to gadżet pod tym względem, że faktycznie ta woda leci na nadgarstki, na tutaj wszystko, co macie, jak myjecie sobie buzię, ale jednak ja nadal uważam, że to nie jest mi potrzebne do szczęścia i w szóstce spodziewałabym się jakiegoś wow kosmetyku, no bo to są Mikołajki, to nam robią prezent. Ja już wiem, że mi powiecie, nie znasz się, to jest super, jak ostatnio z tą opaską na oczy do snu, ja nie wiedziałam, że w ogóle ktoś tego używa, a to jednak są zwolennicy tego, także pozdrawiam was serdecznie, może się ucieszycie też z tego, no z tego to na pewno. Dobra, siódemeczka jest tutaj u góry, Glow Hub i produkt do, no jest to po prostu róż w sticku i oczywiście kolor, słuchajcie, który mieliśmy w Look Fantastic, pudełku Look Fantastic. Tak się to prezentuje, taki pocisk śmieszny. W każdym kalendarzu jest coś z Glow Hub, serio. Otwieram już trzeci kalendarz na tym kanale i w każdym kalendarzu coś jest. No tu trochę lipa, że to się jednak powtarza i że to jest ten sam kolor. Ósemeczka, tak się prezentuje, też znowu, oh, OMG, widzicie, niestabilność. O nie, czy ja mówiłam, że to... Pękłam sobie półeczkę, ale on w ogóle tutaj był już pęknięty też, a teraz pękłam. Dobra, ja ją przełożę, słuchajcie, tu na dół. O nie, zniszczyłam sobie kalendarz. Tragedia. Czy ja mówiłam, że można go wykorzystać? Nie, bo przecież można się na nim oprzeć i go rozwalić. Perfumy mamy w ósemce. Perfumy 10 ml, słuchajcie, Sentier Parisian Embrance, woda perfumowana. I tutaj mamy 10 ml i 10 ml tego znalazłam za 15 funtów właśnie na Glossy Box. 100 ml tego na Look Fantastic
Fantastic kosztuje 112 funtów. Nuty zapachowe to piszą, że to jest romantyczno-owocowo-kwiatowy zapach z nutami brzoskwini, jaśminu i wanilii. Czyli ja już wiem, że to nie będzie dla mnie, bo ja totalnie nie znoszę, słuchajcie, jaśminu, ale sprawdźmy, może ta wanilia to uratuje. Wiecie co, ja już znam ten zapach. Nie wiem skąd i nie wiem, gdzie ja to wąchałam. Czy to jest jakiś produkt do włosów, czy czegokolwiek. Powiem szczerze, że podoba mi się ten zapach, ale wiem, że jakbym się nim popsikała, to on by był na mnie przytłaczający, bo czuć tą słodycz. Dziewiątkę mamy tutaj i w dziewiątce mamy Sweet Pro Lash Lift Mascara. To jest chyba pełnowymiarowa mascara. Naprawdę nie widzę, ale to jest raczej pełnowymiarowa mascara od Sweet. Ona ma taką bardzo specyficzną szczoteczkę, ale ta mascara też tak kosztuje powyżej 20 funtów, także no spoko, że dali taką mascarę droższą. Dziesiąteczka tutaj u góry. Patrzcie, jakie ładne takie tutaj śnieżek. O, to jest super, powiem wam. Beauty Works Professional Serum z olejkiem arganowym 30 ml. Ja miałam już pełnowymiarowe opakowanie 100 ml, ale zaczynałam od takiego 30 ml. Chyba to było kiedyś w Asosie. Uwielbiam to serum. Jedenastka różowa. O, jakie ciężkie opakowanie. Mega ciężkie. Wow, widzicie? Lipa. Strasznie mi to wypada. A wino. I to już kiedyś w czymś było. I ja mam ten olejek do ciała, słuchajcie. Z olejem z owsa i olejkiem z żoba. O, w ten sposób. Bardzo fajny, mega nawilżający. I to nie jest taki tłusty olejek, który będzie wam po prostu siedział na tej skórze i będzie was wkurzał. Mówi ta osoba, która nie znosi balsamu, mówi tłustych rzeczy, które się nie wchłaniają. Natomiast ten olejek bardzo szybko się wchłania. Mega, hiper, fantastycznie nawilża wam skórę. No po prostu idealny na tę, wiecie, porę jesień, zima. Ładnie tak ta nóżka wygląda oczywiście i całe ciało, ale też jest dobrze nawilżone i no po prostu mega, mega super kosmetyk. Naprawdę to jest mega super i nie mamy jakiejś mniejszej pojemności, tylko 200 ml full size, także wow, naprawdę super glossy. Dwunastka jest tutaj. Też mamy tu tą śnieżynkę, zobaczcie, jaka piękna. Coś lekkiego. 3 w 1 Hyaluron Filler Collagen Eye Formula. To jest akurat spoko kosmetyk. Ja wiem, że ja narzekam na awant, że nudy, że w ogóle, o, mam nadzieję, że tak będziecie dobrze widzieć. Nie wiem, co to tak ciemno. Jest to produkt z kolagenem, z kwasem hialuronowym pod oko 10 ml. 15 ml ma normalnie krem pod oko, czy też serum, natomiast tutaj jest 10 ml, więc spoko size. Kwas hialuronowy, kolagen to jest coś, czego właśnie skóra pod okiem mega, mega potrzebuje. Jestem mega zadowolona z tego produktu i myślę, że wy również będziecie. Kochani, tutaj mamy już 13, czyli można powiedzieć, że jesteśmy prawie w połowie tego kalendarza adwentowego, no bo nie powiedziałam wam chyba, ale mamy 25 okienek, tutaj jest ogromne 25 okienko. Mega ciekawa jestem, co się tam kryje. A tutaj mamy, słuchajcie, 13 pudełeczko, które zaraz sobie otworzymy, ale zanim to przypominam, słuchajcie, o subskrypcji tego kanału. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to będę wdzięczna za subskrypcję. Oczywiście to pomaga mi się dalej rozwijać, ale jednocześnie ty jesteś na bieżąco z wszystkimi kalendarzami, unboxingami i wszystkimi fajnymi, ciekawymi filmami na tym kanale, także zachęcam cię serdecznie do subskrypcji. Przechodzimy do pudełka 13. Zobaczcie, jak jest duże. OMG, bardzo duże. Dwa produkty, wow. Ale pachnie, ale świeczka ma taki bardzo specyficzny zapach. Zacznijmy sobie od świeczki, zaraz wam powiem, co tu jeszcze się kryje. Mała świeczka Mitchell & Peach English Leaf. 40 gramów, taki maluszek. Strasznie śmierdzi ta świeczka. Jejku, nie wiem, jakimś takim środkiem do mycia czegoś. Nie podoba mi się ten zapach. Tak się prezentuje ta świeczuszka, taka malutka, ale zapach to ona ma niezły. I druga rzecz to jest, słuchajcie, jest tu jedna taka dobra duszyczka w naszej kolorowej rodzinie, która ostatnio wspomniała pod unboxingiem kalendarza Look Fantastic, że mogłaby mieć w każdym kalendarzu opaski na oczy. Patrzcie. Wywróżyłaś, kochana. Mamy opaskę na oczy od Glow. Satin Sleeping Mask. Tak to wygląda. Na pewno wykonanie jest dużo lepsze niż w kalendarzu adwentowym od Look Fantastic, także ta naprawdę jest dużo lepsza. Okej, słuchajcie, 14. Tutaj oczywiście jest otwarte opakowanie. Tu mamy takie przepiękne złoto. W złotym też złota 14. Co my tutaj mamy? O, Made by Mitchell Blush, ale Drip Drip, to jest chyba kolor. Jest właśnie srebrny. Sprawdźmy go. Wow, powiem wam, że bardzo ciekawie to wygląda. Nie wiem, to jest rozświetlacz, tak drip, drip to był odcień. Trzeba będzie spróbować to nałożyć na oko, bo na oku wyobraźcie sobie, jak to pięknie by wyglądało. 15 mamy tutaj. Jeden produkt i jest to Prebiotic by Doctor's Formula. Nawilżającą i odżywczą maskę. 50 ml, taką naprawczą maskę. I tak się, moi drodzy,
drodzy, prezentuje ta maseczka. Fajny ma kolorek, bardzo mi się podoba. 16 mamy tutaj, bardzo ładne opakowanie, piękne, takie jak kalendarz adwentowy. Oczywiście znowu otwarte to opakowanie. I mamy tutaj mgiełkę od Groom, Calming Spray, Jaśmin i Liang Liang. O, psiknęłam sobie w twarz. Oh. Mieliśmy coś z Groom, jakąś mgiełkę do twarzy już w boksie z Glossy Box i jeszcze jej nie używałam. A tutaj mamy jakąś taką uspokajającą. Czy ona ma jakiś taki zapach? Ja chyba wolę po prostu te od This Works. 17 mamy tutaj. Lekkie pudełeczko. Velvet Lip Liner i to jest kredka do ust od Seattle London. Odcieniu Coco i wydaje mi się, że gdzieś już była taka, na pewno było Coco. Nawet chyba ze dwa razy właśnie od Seattle London z tymi gwiazdkami. Nie wiem, czy to im się nie sprzedało w poprzednim roku. To jest kredka niestrugana. Już wam ją pokazuję. Ładny nudziak, taki różowy nudziak. No i to sobie oczywiście wysuwacie. 18. I mamy L'Occitane. 30 ml krem do rąk. Powiem wam, że ten krem, nie będę go otwierać, bo ja go mam. Zapach tego kremu jest trochę jak krem Nivea. Ten oryginalny krem Nivea, serio. 19. Tutaj u góry i cięższe opakowanie. Zobaczmy, co jest w środeczku. Bondi Sands. Mleczko opalające do ciała. Czy to jakby na zimę? Dajcie znać, czy wam co o tym myślicie, czy to jest ok. Mi się to tak średnio podoba. 20 złota tutaj. Bardzo mi się podobają te złote opakowania. Mają takie złote kropeczki. Są przepiękne. O, i mamy maskę zgniecioną. Jest to Warming Eye Mask. Tutaj mamy jedną maskę, tylko maska na oczy i ona tak wygląda. To jest maska chyba ta, która się sama nagrzewa, tak mi się wydaje. Ona się sama nagrzewa i jest to taka maska z rumiankiem, uspokajająca. Tak relaksujecie się, jak nie możecie zasnąć albo coś tam was boli, to taka maseczka ma pomóc. Maska jest od Beauty Pro. 21 mamy tutaj. Szminka Oulak. Tak się chyba wymawia tą firmę. Już mieliśmy raz chyba w Glossy Boxie cień, taki złoty w słoiczku. Powiem wam, że jest spoko, bardzo mi się podoba. A tutaj mamy pomadkę D04. Bardzo ładne opakowanie, tylko że się palce będą tutaj odbijać. Słuchajcie, ta szminka jest kosmiczna. Shine Bright Like Diamond. O, nie wiem, czy to będziecie widzieć, bo widzę w podglądzie, że tak ciemno wychodzi. No to jest takie bordo z ogromną ilością srebra, takiego brokatu. 22. Piękne, różowe, fioletowe opakowanie. Idealnie w moich kolorach. Dwie rzeczy. Dwa produkty od e.l.f. Pierwszy to jest, słuchajcie, Brow Lift. Jest to jakiś taki żel utrwalający do brwi. A tutaj mamy, słuchajcie, taki aplikator do brwi. Tutaj mamy szczoteczkę do wyczesania, a tu mamy taką szpatułkę, żeby sobie te brwi tutaj ścisnąć, nie palcem, tylko żeby ścisnąć właśnie tą szpatułką. I fajnie, że to jest w ogóle, wiecie, dwa produkty w jednym, taki zestaw, a nie, że dali to pojedynczo. Także to naprawdę bardzo, bardzo na plus. 23 mamy tutaj. Dwa produkty mamy, słuchajcie, dwa Rituals. Rituals of Ayurveda. I tutaj mamy, słuchajcie, Balancing Body Cream 70 ml. Tutaj mamy Rituals of Ayurveda i to jest, słuchajcie, mgiełka do ciała i włosów. I tej mgiełki jest tutaj 20 ml. Te mgiełki są bardzo intensywne. Pięknie pachnie. Bardzo ładny zapach. Dobra, słuchajcie, jeszcze dwa do końca i mamy 24. Okej. To jest... Boże, to jest, słuchajcie, ten duch świąt, który ostatnio trząsł kalendarzem z Look Fantastic. Tragedia. Muszę to posprzątać. Mamy tutaj 24. Bardzo duże. Już wam pokazuję. Już tutaj nie chcę ruszać tym. 24 okienko. OMG, słuchajcie, ale petarda. Zestaw pędzli. W tamtym roku też mieliśmy zestaw pędzli, ale totalnie z innej firmy. Tutaj mamy Spectrum. Tutaj mamy trzy pędzelki. Mamy taki flat, płaski pędzel i to jest chyba do aplikacji podkładu albo właśnie takich kremowych produktów. Tutaj jakieś do blendowania, ale może być też do pudru tutaj pod oko lub w newralgicznych miejscach i mały pędzelek do oczu. Mega! Tutaj są w ogóle jeszcze pokazane te pędzelki, które są. Tak będzie dla was lepiej, macie tutaj też podpisane te pędzelki w piękny zestaw, piękny prezent. Dobra, i mamy 25 okienko, jest mega duże, ostatnie, które przeszło turbulencje. Ogromne okienko, pewnie będzie jakaś paleta, czyli klasycznie. Tak, mamy paletę Iconic London. Fajnie, bo jest zapakowana w ten, folię bąbelkową, była
przygotowana na ten upadek. 20 cieni i w tamtym roku też mieliśmy w Look Fantastic paletę od Iconic London. I gdzieś tutaj cień się troszkę pokruszył. Powiem wam, że wydaje mi się, że w Look Fantastic w tamtym roku była inna paleta, serio. Ta paleta spoko, wydaje mi się, tylko te cienie takie lisie, bardzo ciepłe. Fajne błyski, zwłaszcza ten Dance Baby złoto. OMG, jaki on jest piękny, Dance Baby rządzi. No i Let's Disco, no to oczywiście Dance Baby, Let's Disco, no to są moje cienie. Przepiękny jest ten Stay Forever, bardzo ładny macik, It's Giving, bardzo fajny, jasny, jeszcze jest też taki jaśniejszy, on jest chyba z takim delikatnym połyskiem. Dobrze, moi drodzy, otworzyliśmy już cały kalendarz Glossy Box 2024. Powiem wam, że spoko w tym roku, oczywiście nie ma jakiegoś dużego szału moim zdaniem. Mamy tutaj 29 produktów. Za, dajmy na to, no ja kupiłam go za 70 funtów, ale wydaje mi się, że jeżeli go kupisz za 85 funtów, to i tak będziesz zadowolony. Przynajmniej taka jest moja opinia, bo słuchajcie, no mamy dużą paletę. Zestaw pędzli, to dobrych pędzli, bo pędzle od Spectrum są bardzo dobre. Pełnowymiarowe serum od Medic8, które jest naprawdę bardzo dużo warte. Też nie było tak, że były jakieś badziewia, tak jak na przykład w Fantastic była tylko i wyłącznie opaska w jednym okienku. Tutaj mamy opaskę i świeczkę jednocześnie. Mamy produkt do brwi z Elfa. Elf to nie jest jakaś bardzo droga firma, no ale mamy ten brow lift, ten produkt do brwi, jednocześnie mamy tą szpatułkę. Fajne te produkty. Jak za cenę całego kalendarza, to wam powiem, że naprawdę bardzo, bardzo fajne produkty. 29 produktów, 29 kosmetyków za 85 funtów. To uważam, że to jest dobra, naprawdę dobra cena. Ale oczywiście czekam w komentarzach na wasze opinie, co myślicie o tym kalendarzu adwentowym Glossy Box 2024, co myślicie o tym kalendarzu w tym roku, jak wam się podoba zawartość. Zaznaczam oczywiście też, że jest to wersja brytyjska tego kalendarza. Są różne wersje. Wiem na pewno, że wersja niemiecka jest inna i tam jest 26 albo 27 produktów. Nie ma serum z Medic8, bo już obejrzałam, słuchajcie, unboxing tego kalendarza, żeby mieć takie porównanie, co jest w wersji brytyjskiej i teraz już wiem, otwierając ten kalendarz, że różnią się te kalendarze. W tamtym roku pisaliście mi w komentarzach pod moim unboxingiem i pisaliście właśnie, że ten kalendarz jest dostępny na Look Fantastic. Ja wam chyba to nawet powiedziałam, że on jest dostępny na Look Fantastic polskiej stronie, bo Glossy Box już nie ma w Polsce, natomiast tam była dostępna wersja brytyjska i nie wiem, czy to było niezaznaczone, zamówiliście ten kalendarz i byliście rozczarowani. Nie wszyscy, oczywiście nie będę mówić za większość, ale osoby, które pisały mi komentarze pod filmem, no były rozczarowane tym, że to właśnie nie była ta wersja, którą ja otwierałam, wersja brytyjska, tylko wersja niemiecka, bo ona się różniła również w tamtym roku. Jestem ciekawa, czy w tym roku kalendarz Glossy Box pojawi się na Look Fantastic i która to będzie właśnie wersja, czy niemiecka, czy brytyjska. Wiem, że wam nie pasuje też to właśnie, że są różne wersje, no nie jest to w porządku. Druga sprawa, są tutaj też osoby, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, bardzo się cieszę, które mają dostęp do tego kalendarza Glossy Box. Jeżeli nie subskrybujecie tych pudełek Glossy Box, a chcielibyście kupić ten kalendarz taniej i chcielibyście zasubskrybować pudełka nawet na jeden miesiąc z moim kodem zniżkowym, który zostawiam wam oczywiście w opisie tego filmu, lub też z mojego linku, który jest i kod i link do właśnie tej zniżki, macie wszystko w opisie i możecie kupić kalendarz taniej za 70 funtów, jeżeli jesteście subskrybentami i macie jednorazową zniżkę na subskrypcję boxów, czyli możecie mieć kalendarz taniej, jednocześnie macie 5 funtów zniżki z moim kodem lub też moim linkiem. Jest to link i kod afiliacyjny. Czy ważna sprawa, wszystkie kalendarze oczywiście, bo nie wspomniałam o tym i muszę to dopisać do opisu, bo nie wszyscy o tym wiedzą, wszystkie kalendarze, wszystkie boksy, wszystkie pudełka kupuję za swoje pieniądze, tak jak mówię, nikt mi tego nie dał, nikt mi nie zabierze ją. Dobra, kochani, dajcie znać koniecznie, jak wam się podoba ten kalendarz, co o nim myślicie. Teraz już się z wami żegnam, kochani, jak zawsze przemiło mi było z wami otwierać ten kalendarz adwentowy i oczywiście jak zawsze miłego poranka, popołudnia, wieczora, trzymajcie się cieplutko, do następnego.